Witam ja bardzo serdecznie. Piaski Fatchanu, gorąca pustynia, egzotyczne istoty i tak dalej przed nami. Część druga. Tutaj akurat musimy przeszukać te pustynne burze, bo gdzieś tam podobno kryształ przez skupca został zagubiony. Czy tak jest, czy tak będzie? Nie mam pojęcia. W każdym razie my tutaj się zajmiemy oczywiście walką z istotami dziwnymi, krabami, powiedzmy jakimiś tam beholderami i tak dalej. A to w ogóle trzy strzelające jednostki są, to w sumie żaden problem. Oko za oko, ząb za ząb. Skubaniutki nie dobiegnie tego jednego kwadracika, no. Szkoda. No i dobra, ten tu już nie żyje. W kolejnej turze przeatakujemy dokładnie tego. On zostanie zabity. Ten ogarek mały zaraz tego pogryzie, ten przywali. O, no właśnie, jeden punkt życia został. To się nazywa szczęście. No i co? I mamy tutaj kolejne jakieś itemy do zdobycia. Tylko zobaczmy, ile mamy ruchów. 17 to na luzie. Oh no, what happened? Cóż tu się wydarzyło takiego? Serio, tu zimowy elf był? Cóż on tak daleko od swojej ojczyzny robił? Co, po walce mamy, nawet nie będę zbytnio wykonywał ruchu. No i ładnie. Awansowaliśmy na kolejny poziom, przydałby się jeszcze poziom trzeci, jeśli chodzi o ruchy po mapie. O właśnie, o wilku mowa. No i superowo. Tutaj możemy sobie wielokrotnego użytku ze studni skorzystać. Tu mamy artefakt, mamy hydrę, mamy również smakowitą kość. No i oczywiście pustynia. Tylko tak w sumie na okrętkę poszedłem, nie wchodząc w nią. Ale i tak musimy tam wejść, bo być może gdzieś będzie ten kryształ tego naszego nieszczęsnego kupca. Hydry nie będę jeszcze atakował. Jedynie tymi jednostkami tutaj mogę się ruszyć. Okej. Teraz możemy tu przelecieć, zaatakować. Naprawdę jeden punkt życia mu został. Nie trafiły. Zresztą skądś to znam, bo akurat szczerze mówiąc, jeśli chodzi o moje zmagania z hydrami i walkę samą tą jednostką, to no, często się spotykałem właśnie z chybionymi atakami. Ale wiecie, trzy głowy powolne i tak dalej, więc no, można nie trafić, nie? Pięknie. I mamy dorosłego ogara wojennego. Our tiny puppy is a proper hound now. Jeszcze. Let me take a closer look. Long claws? Check. Strong teeth? Hey, leave my bag alone. O, odkrywasz skarb i kontynuujesz swoją przygodę. O, nie będziemy ryzykować może. O Jezu, szczęśliwa podkowa. O, it's used by merchant guild members to prove their membership.
And can be used to hide something in the sand if necessary. O, chyba w nieskończoność biegnie. Ale okej, nasz ogarek dorosnął. O, już tutaj wygląda dużo lepiej. Zwarciu 24 ataku. Nieźle. Od razu na Feniksy niech ruszy. Ale teraz jeszcze wyobraźcie sobie ten podwójny atak. Ten czar. To z automatu na jednego hita schodzi. Praktycznie tymi dwoma jednostkami mogę grać. Aj, zwaliłem to trochę. No i fajno. Rozwialiśmy tutaj praktycznie wszystkie piaski. Mamy kolejną walkę. Dużo strasznie tych walk tu jest, ale to dla nas lepiej, bo my sobie w tym momencie zboostujemy możliwość odbioru nagród. Dobra, po raz kolejny mamy tutaj szybki atak z zaskoczenia, że tak powiem. Tylko tutaj zaatakujemy. Okej. No i to już jest pozamiatane w tym momencie akurat. Tu poczekamy. Pierwszy niech on wykona ruch. Żeby ten mógł dobić. W ogóle 29, ale ładnie zapierdzielił. Ale to przez tą skrzynkę. To mamy w artefaktach. No ona zwiększyła nam pewnie o 5. Siłę czy tam, nie wiem. Obrażenia w zwarciu. Dobra. Ruchów mi starczy na luzie. Mamy kolejną burzę, kolejne starcie z przeciwnikiem. Za burzą jeszcze mamy kolejny oddział Feniksów. Tylko że tutaj musiałbym już chyba trochę uważać. Szczerze mówiąc, poczekajmy ze wszystkimi jednostkami. Niech oni się wysuną troszeczkę do przodu. Wow, ostro. No i oddział Himer leży. O Jezu, naprawdę? No cóż, mamy szczęście z tymi unikami dzisiaj. I już 11 poziom. Ła, co to jest? Z mniejszej inicjatywy wrogich bestii w czasie bitwy o 2. A może być, nawet szczerze mówiąc. Tutaj mamy kolejne dwa oddziały Feniksów i jeden Gremlinów. No nie, no serio, jeden punkt mu został. Okej, przyblokujmy gremliny. Tutaj zaatakujmy Feniksy. Bardzo dobrze. No to
się już trochę oberwało naszym gryfom, ale to nie ma się co dziwić. Nie mamy jak ulepszyć tej jednostki, bo niestety to nie jest odpowiadający im klimat. O, odławienie buntu Watan. Właśnie wykonaliśmy osiągnięcie. Okej, tutaj mamy dębowego enta, większego kraba i tak dalej. Mamy też studnię, tu mamy drugą studnię. No, to na luzie. Ale jeszcze dwie kości. A tutaj jest druga, okej. Wiem, że też w artefaktach mamy w ogóle ten miecz, na, czy tam topór specjalny, który zwiększa obrażenia entom. A, nie mogę, bo nie mam many przecież, no tak. Ciekawie się robi. Nie chciałbym ryzykować. Ale dobra, raz kozi śmierć. Dobra, teraz już musimy spieprzać. No i pięknie. Akurat tutaj mamy studzienki ze zdrowiem i z maną, także na luzie. Poradzimy sobie. A w ogóle ile mam rat? A, 20 aż, dobra. I co byśmy tutaj chcieli? Granit na pewno. A co to jest? Chata czarodzieja, ale jest opuszczona i nie da się tutaj tak jakby dostać. No, ciekawy element w Rombali. Środek mapy niedostępny. Okej, tutaj na luzie z automatu możemy przeatakować ogarami. Tutaj zaatakujemy sobie oczywiście gryfami. Przepraszam. I tu ostrzelamy go. On ma taki ruch, więc staniemy sobie tutaj. Nimi sobie... A w sumie możemy stanąć tutaj, bo i tak starszy zejdzie, więc... A więc tak sobie zaryzykował. Ale dosyć spore obrażenia zadaje, nawet powiem szczerze. Ale akurat tylko tarczę z zeżar, także... Udało się płynnie i czysto przejść. I tutaj bym zaryzykował żelazo. Tutaj mamy znowu olbrzymiego kraba i dwie małe hydry. Okej, to nie będzie tutaj problem. Akurat zbierzemy sobie te racje żywnościowe i później pójdziemy do studni. Peszek. Mamy gryfa, a gryfem sobie zablokujemy kraba. No i tutaj reszta to już sobie bezproblemowo z nimi poradzi. O właśnie.
Szybkie rundki. Dobra. Wow. Normalnie na styk. Dobra, tutaj mamy generalnie do zebrania zasób, którego w sumie niekoniecznie potrzebujemy. Tutaj wszystko mamy w toku, więc sądzę, że gdzieś tutaj jeszcze mogły być... A, bo mamy pokonać zwiadowców Szajwy. Okej. Okay. Ale my sobie pójdziemy tutaj, bo tu jeszcze jest splądrowany obóz jakiś. No i oczywiście dzięki temu zyskamy sobie kolejne zasoby. O, najlepszy przyjaciel człowieka. Może się wydawać, że niektóre zwierzęta mają żołądki bez zna... A, dobra, no tak. Commander, situation report. The puppy outgrew its reinforced steel collar. And I think he stole my bag. And my sand glasses. And my sanity. Okej, tu jest ta bezdenna, że tak powiem, studnia. Mam jakąś zapomnianą piramidę. Ta podniszczona piramida wydaje się od zewnątrz od dawna opuszczona, ale po wejściu do środka zauważysz, że jej korytarze są niezwykle w dobrym stanie. Sztuka na ścianach jest bogata i kolorowa, a glify wokół centralnej wylęgarni są całkowicie wolne od kurzu. Na samym środku jest miejsce wyraźnie przeznaczone na jajo. Okej. Akurat nie mam żadnego jaja. Dobra, zawalczmy tutaj. Oła. Wow, ale urósł konkretnie. O Jezu. Aleś to załatwił, gryfie. Ten ogar w ogóle jest większy od tej chimery. Kubaniutki, no. Fantastycznie. No i kolejna szybka bitwa. Ja powiem szczerze, że w sumie troszeczkę za dużo jest tych walk takich tutaj na tej mapie. One są takie, wiecie, monotonne i tak dalej. Tak no... Średnio troszkę mi się tutaj walczy, szczerze mówiąc. Jeśli ja tutaj... No dobra, w sumie od czegoś mamy te studnie, więc... Tam jeszcze mamy tą hiderkę do pokonania i też mamy kosteczkę, ale ciekawe, czy tą kostkę w ogóle zje ten ogar. Zacznijmy... Wow, za 34, nice. Zacznijmy właśnie, miałem mówić, od najsilniejszego przeciwnika. No właśnie, tak myślałem, że te gryfy tu przylecą. Serio, jeden punkt życia ci został? Nie, nie, nie zaatakowałem, tylko się ruszyłem. Masakra. Tak to już bywa. Ewan Sicho na wyższy poziom. Chociaż nie wiem, czy jest nam aż tak bardzo potrzebny ten poziom, bo my sobie tutaj już idealnie ze wszystkimi praktycznie radzimy. Odkrywasz skarb. No nie, naprawdę, ta misja nie wymaga zbytniego nawet myślenia, bo wystarczy iść do przodu i tak na miejscu mamy
że tak powiem, te wszystkie studzienki. No i hydry rozbita. Kraby też. Okej, co myśmy tu mieli? Na pewno kość. I zasoby. Dobra. Bardzo ładnie. No i teraz chodźmy tutaj. Pomocy, proszę pomóż mi, nie ma czasu na wyjaśnienia. Ten Feniks oszalał. A, okej. No tak zbytnio powiem szczerze, nie jest to żadne wyzwanie dla nas, mając oczywiście tego wyrośniętego ogara. Yeah, serio? Właśnie chodziło o to, żeby któryś z nich akurat nie otrzymał tego kontrataku i żeby ten temu oddał. No ale koniec końców, i tak wyszliśmy na swoje. Ten znowu nie trafił. Tyle oczu, a żadne dobre. Dobra, będzie trzeba przesunąć te gryfy. Chociaż nie szczególnie była taka potrzeba. O, ogniste jajo. Greedy merchants, incredible business sense and zero survival instincts. Mamy tutaj. A, mamy takie przejście. Dawaj go. Nieumarłe dwa smoki. Co to dla nas? Ten Natik to tylko gada, gada, gada i nic więcej. O ciepiernicze, aż 100. Minus 35. No dobra, chyba nie tak to do końca miało wyglądać. Aha, i teraz nie będą trafiać. Dobra, ten nie trafił. Bardzo dobrze. Kogo my tu teraz mamy? Tego. Dobra, ale to musimy tutaj pomyśleć trochę.
jak to ogarnąć. Gryfami musielibyśmy się w ogóle wycofać najlepiej. Nie wiem za bardzo gdzie. Nie wiem, spróbujmy tu. Nimi się brońmy. Dobra, właśnie chimery, żeby zaatakowały, bo on odda chimerom. Bardzo dobrze. Wow. Nie trafił. Bardzo dobrze. Ale tutaj nastąpił odwet, więc trochę nieciekawie. Okej. Poczekajmy. Gryfem przelecimy tu. No i potrzebowalibyśmy uleczyć, ale nie mamy many tyle. Najgorzej. Ale możemy, nie możemy go osłabić. Też 10 many zużywa. O ja pierniczę, serio? Okej, brak odwetu, jeśli chodzi o przypadek gryfów. Poczekajmy. Ja pierniczę, czy on może zacząć trafiać? No dobra, i gryfy mogą zaatakować teraz. Ja pierniczę, masakra. Udało się. O masakra. Bliziuteńko było, żeby to przegrać. Spowolnienie, to my sobie to weźmiemy. Okej. Pięknie. No tutaj na jedno wychodzi w sumie, co weźmiemy. Chociaż tak naprawdę nie wiem, po co nam aż tyle tego. Pytanie brzmi, czy my mamy wykonane te wszystkie zadania dla tych kupców. Tak, mamy. A, chwila, nie mamy. A, bo jeszcze musimy tego Feniksa tam zanieść do tego, do... no tutaj. Mamy tutaj jeszcze w ogóle kogoś do pokonania? Poza tym smokiem i tymi ewentualnie Feniksami? Nie, nie mamy nikogo już. No to spoko. W takim wypadku akurat jak znalazł. Tylko skorzystamy sobie jeszcze z jakiejś tutaj może studni, żeby się nie wykasztanić z tych ruchów zaraz. I co tu się wydarzy? Look at its fiery, blazing wings. Come to think about it, it's strange that they hatch fully mature. No niby mamy Feniksa, ale za bardzo nie wiem, za kogo by go wymienić. Chociaż za wilkołaka. Spróbujmy. Okej, tutaj też mamy ukończoną. Więc możemy teraz tutaj ruszyć. Tutaj. No i oczywiście później prosto na tego czarnego smoka, zwiadowcy Szajwa, czy jak to się tam nazywało.
No, ten Feniks nie jest znowu taki szybki jak cała reszta tej armii. Zdaje 17, to jest taki w miarę całkiem fajny wynik. No i weszliśmy na 0. No tutaj jest bezdenna akurat. Bardzo dobrze. No i ruszajmy na niego. Ciekawe, ile tarczy i życia będzie miał. Czy więcej niż ten nieumarły, czy nie? Nie. Ale jest tak jakby dwugwiazdkowy. Ok, więc tutaj możemy od razu sobie zrobić tak. Poczekajmy sobie wszystkimi. Pięknie. No, to bym się nie wychylał aż tak bardzo. Dobra, teraz się zbliżył na tyle, że można go atakować. Tutaj akurat przyblokujemy te oczy pustynne. O Jezu, nie trafił go, serio? Wow, nieźle przypierdzielił. Ale to już bez znaczenia, bo wygraliśmy to. Dokładnie. Misja ukończona praktycznie na 15 poziomie. Good job, Commander. Let's hope this delays them some time. No i okej. No time to celebrate, though. We must hurry and strike back before they regain their full strength. Wszystko, co mogliśmy mieć do wykonania, to wykonaliśmy. Tutaj jedynie ta harpia i Feniks dostał, ale to nie chce mi się już walczyć z nimi. Bardziej, że nie mają żadnego ani artefaktu, ani nic, więc... Chodźmy do portalu. Bardzo ładnie. No chociaż tak jak mówię, tutaj przy tych nieszczęsnych smokach umarłych, kościanych, czy tam zwał jak zwał, było ciężko. Wszystkie trzy wykonane. Sent for an oracle and the trainer. I think you'll benefit greatly from what they have to offer. My queen, maybe this is the time for me to finally become a dragon. Imagine the power we could add to our cause. Yes, the dragon cradle informed me that they possess a part of the legendary golden egg. But they won't give it up easily, Matik. So tread cautiously. Thank you, my queen. You will not regret this. I very much hope that the legends you cite are true. If not, we risk losing a lot of invaluable resources.
resources on that search. My queen, this legend has been with my noble house for generations. It is as true and real as my scales. There is a second mission equally important. A sage claims to possess a scroll containing knowledge of the curse, possibly stolen from the Great Library. That scroll might have the answers we are looking for, so we must get our claws on it as soon as possible. Commander, I expect both campaigns to be completed. Return when you are done. Okay. Mamy kolejne dwie rzeczy możliwe do budowy, ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ten natomiast kończymy i widzimy się w kolejnym, w którym będziemy wykonywać jedno z dwóch powierzonych nam zadań. Które wybierzemy? No się okaże jeszcze, jak sytuacja będzie wyglądać, oczywiście z nagrodami, które najpierw będzie bardziej dla nas korzystne. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.